Tradycją już Międzynarodowej Konferencji Borówkowej jest Dzień Plenerowy. W tym roku odbywa się to na plantacji w Dolecku u Anny i Mirosława Garlińskich. Jest to zarazem już kilkunastoletnia plantacja, ale też prowadzona w bardzo nowoczesny sposób. Wdraża się tu nowe technologie, nowe rozwiązania w uprawie i dlatego w tym miejscu się tutaj spotkaliśmy. Pokazaliśmy maszyny, jakie można używać na plantacjach, pokazaliśmy, jak ciąć krzewy borówki, a teraz za mną jeszcze trwają pokazy wymiany roślin na plantacjach borówki. Okazuje się to bardzo ważne, bo wiele plantacji teraz przygotowuje się do tego, żeby wymieniać odmiany, wymieniać rośliny i wiele osób po prostu nie wie, jak to robić. I tutaj to wszystko pokazaliśmy. Od karczowania starych roślin, przygotowania gleby, wzbogacenie jej w świeżą materię organiczną, po uprawę, formowanie zagonów i sadzenie samych roślin. To jest ważne, nie sadzić za nisko, bo jagodę nie lubię za dużo wody. To jest bardzo ważne. Ok, ja sadzę teraz, nie za nisko. I teraz ten linię musi być tu. Bo zostaw tu, ten krzak będzie suchy. Bardzo szybko. Ten linię musi być tu. Wielu gości zagranicznych też przygląda się, jak prowadzić plantację borówki, żeby tutaj zyskiwać te 4-5 kg owoców z krzewu, czyli w przeliczeniu na hektar to jest 15-20 ton owoców z hektara. Optymalizacja to uzyskanie tego plonu, który będzie pozwolił zarobić na produkcji, ale też obniżenia kosztów, zakupu odpowiednich maszyn, odpowiednich rozwiązań, które będą chroniły przed przymrozkami czy przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Tutaj właśnie też eksperci pokazywali, jak ciąć borówki, żeby podążać z tymi trendami, czyli mieć duże owoce, które się szybko pozbiera i dobrze sprzeda po oczywiście dobrej cenie. W tych czasach, gdzie mamy gleby silnie zdegradowane i mamy niski zasób poruchnicy glebowej, świetnie odnajduje się i jest produktem, który jest tak naprawdę najbardziej potrzebnym produktem na każdej plantacji. Jeśli my ten produkt nasz doglebowy zaaplikujemy w sposób takiej technologii, którą my zalecamy naszym klientom, poprawimy bardzo mocno strukturę gleby. Ograniczymy bardzo mocno nawożenie mineralne. My mniej zakwasimy glebę. Mniej wapnujemy glebę. Jeśli odżywimy glebę, poprawimy jej cały mikrobiologiczny gleby. Ta gleba będzie nam się odwdzięczała dobrej jakości plonem. Jest to system antyprzymrozkowy, czyli działa chroniąc rośliny przed przymrozkami w różnych fazach, różne rośliny. Musimy odpowiednio wcześniej włączyć taką instalację przed przymrozkiem, aby w momencie, kiedy następuje faktyczne zbliżenie temperatury do zera, tak, roślina musi być w 100% pokryta wodą. I wtedy prawidłowo będziemy chronić rośliny przed przymrozkiem. Dodatkowym atutem tego systemu jest to, że możemy również latem wykorzystywać go do chłodzenia plantacji, również też, czyli pomagać roślinom znosić letnie upały. Każda edycja jest zupełnie inna. Co roku mamy nowe technologie, nowe innowacyjności wprowadzane w branży jagodowej. Kolejną ważną rzeczą jest możliwość spotkań z ludźmi, z doświadczonymi plantatorami, gdzie pozyskujemy wiedzę. I tak naprawdę ta konferencja jest miejscem, gdzie ja zdobywam, gdzie inni zdobywają wiedzę, ale też mamy możliwość rozmowy, dyskusji i poznania najciekawszych rozwiązań w uprawie borówki. Uważam, że takie spotkania to przede wszystkim możliwość poznania ekonomicznych sposobów inwestycji i też do doskonalenia swoich po prostu plantacji, do pewnych norm, które musimy sprostać naszym konsumentom. Dużo uczestników tej konferencji właśnie zastanawia się nad wdrożeniem kombajnowego zbioru na plantację.
też pokazaliśmy, jak ciąć, prowadzić krzewy pod taki zbiór kombajnowy. Były prezentowane dwa kombajny polskiej produkcji do zbioru owoców borówki. Także jest to też na pewno wyzwanie. Mechanizacja, upraszczanie wielu zabiegów poprzez wykorzystanie maszyn, a nie siły ludzkiej. No i przede wszystkim to przyniesie oszczędności, pozwoli obniżyć koszty. Kto był, ten skorzystał, a kto nie był, to zapraszamy za rok na edycję 2025.